Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Gosia. Dziś chciałam Wam pokazać mój kompostownik, bo dużo osób mnie o to pytało, jak, czy ja tutaj kompostuję rośliny, czy nie i czym tutaj nawożę rabaty. I ja Wam tutaj dzisiaj pokażę właśnie, co ja tutaj stosuję, jak ja to robię, bo przyznam szczerze, że ja nie przerzucam kompostu, tak jak większość osób. Po prostu nie dam rady tego przerzucać i ja tego nie robię. Podziwiam osoby, które to robią. Ja tego niestety nie robię, bo nie jestem w stanie tego przerzucić, bo to jest dosyć ciężkie. A uważam, że nie muszę tego robić z tego względu, że również ten kompost zużywam go co roku, praktycznie cały. Po prostu rozrzucam tam na rabaty. Całą ziemię tą przekompostowaną od razu zbieram, a później to, co się nie przekompostowało, rozrzucamy tutaj na warzywnik i to się później tam samo przekompostuje i rośliny po prostu dostają to, co potrzebują. Ja robię w ten sposób, wiem, że no nie powinno się w ten sposób robić, powinno się to przerzucać, żeby ten kompost był super idealny. No ja tego nie robię, bo po prostu nie mam na to siły. Także ja to troszkę inaczej robię. Tutaj Wam pokażę właśnie, bo dużo osób mnie pytało, że co ja robię, że tutaj tak bujnie jest. Ja przede wszystkim podlewanie tutaj mam to z mauzerów, więc u mnie tutaj te rośliny są podlewane. Nawet teraz, jak padało przez 2 tygodnie, to również były odkręcone mauzery, żeby to tutaj cały czas podlewało, bo ja tutaj mam te duże drzewa, jest tutaj olszyna, są tu brzozy i uwierzcie mi, naprawdę jest tu mnóstwo korzeni i jest tutaj naprawdę sucho. Gdybym nie podlewała tutaj tych roślin właśnie przez, bo ja nie używam takiej wody, właściwie raz w tym roku podlałam taką z sieci, z tego względu, że już naprawdę widziałam, że rośliny już bardzo źle wyglądają, więc mówię, no nie, muszę po prostu podlać. Myślę, że właśnie w dużej mierze to zrobiło, że rośliny jakoś dają sobie tutaj radę, że mam te mauzery, bo w tym roku była dosyć duża susza i myślę, że gdyby tutaj nie było odkręcane i nie byłyby tutaj rośliny podlewane, to wyglądałyby dużo gorzej. A jednak rośliny tutaj jakoś sobie dają radę, pomimo tego, że ja tutaj mam, wiecie, te wysokie drzewa. To nie są moje drzewa, bo to są od sąsiadki. Tutaj jest olszyna, tam są brzozy. I po prostu tak to wygląda, jakby to było moje, ale to nie jest moje, bo to jest za ogrodzeniem, więc jest tutaj dość naprawdę sucho. Więc u mnie akurat, jeżeli chodzi o podlewanie z mauzerów, to naprawdę się sprawdziło, bo mam tutaj właśnie to kropelkowe podlewanie i to po prostu samoczynnie. Nawet jeżeli pada, to ja to również mam włączone z tego względu, że nie chciałabym, żeby ta woda gdzieś z dachu, wiecie, uciekała mi poza, tylko właśnie, żeby podlała rośliny, bo rośliny tego potrzebują. Ja tutaj oprócz tego, że stosuję właśnie to nawadnianie, stosuję właśnie wodę, to jest najważniejsze, żeby rośliny ładnie, fajnie rosły, to również stosuję tutaj różne oborniki, gnojówki i widzę, że w tym roku za mało jest tutaj potasu, a potas jest na kwitnienie. Niektóre rośliny potrzebują albo żelaza, bo widzę to po liściach, także w przyszłym roku po prostu podsypię żelazem i niektóre rośliny właśnie potasem, głównie właśnie te hortensje ogrodowe. I zobaczę, jak będzie w przyszłym roku. Tutaj mamy tą ściankę zrobioną i właśnie za tą ścianką mamy mauzer. Jest woda odkręcona i tutaj po prostu cały czas sobie tam leci. I wieczorem, jak znów napada, to znowu napełni się.
i znowu to zejdzie, bo to kilka godzin. To nie zejdzie tak w ciągu godziny, tylko kilka godzin ten mauzer potrzebuje, aż będzie pusty. Więc ja sobie go cały czas odkręcam na tą suszę, która była w tym roku. To myślę, że gdyby był jeszcze jeden, to by było, myślę, super, bo ja tutaj nie stosuję wody z sieci. Więc dla mnie te mauzery są super. No i tam właśnie mam podlewanie to kropelkowe. Wtedy nie muszę po prostu ganiać z konewkami, tylko mogę również tutaj do tego drugiego podłączyć to kropelkowe, ale staram się tak zrobić, żeby ten jeden mauzer był dla podlewania właśnie z konewek, czyli doniczki wszystkie podlewam i podlewam czy ogórki, czy tam pomidory, czy inne rzeczy właśnie, które muszę mieć do podlania. Tutaj mam, to jest miskant chiński, miskant olbrzymi i on tutaj będzie miał, myślę, że jakieś 4 metry. Myślę, że tak będzie miał z 4 metry, bo on tutaj sięga dachu, nawet więcej niż dachu. Więc myślę, że nawet będzie miał więcej niż 4 metry. Tutaj już sobie pozbierałam cebulkę. Akurat mamy tutaj dosyć szerokie okapy, więc tutaj po prostu cebula leży i się suszy. No i tutaj mam kompostownik. Właściwie mam dwa kompostowniki i stosuję ten plastikowy, który bardzo mało osób go poleca. No, nie, ja Wam powiem tak, no, jeżeli macie taki ogród jak ja, mam prawie 11,5 ar, no to wiadomo, że taki mały kompostownik to jest za mały, żeby w takim ogrodzie wystarczył. By musiały być chyba takie 3 albo 4, żeby to wszystko, co jest, żeby to się przekompostowało. No ja niczego już nie oddaję, bo kiedyś jeszcze oddawałam pędy róż, a teraz już nie oddaję, tylko po prostu sobie robię, że tutaj w tym czarnym kompostowniku, ja tutaj większość to są takie z obiadu, jak coś zostaje, to tutaj również wyrzucam i trawę. Oprócz tego trawą nawożę czytuję, czy maliny, truskawki również trawą tam podsypywałam. Także ja tutaj nie mam aż tyle tej trawy. I dlatego ja właśnie w tym czarnym kompostowniku głównie kompostuję trawę. I po prostu cały ten kompost ja używam do róż i do innych. Po prostu z dołu wszystko tutaj sobie biorę. Do różnych roślin jak sadzę. Ja zawsze wiaderko kompostu, wiadro ziemi takiej czarnej z worka i wiadro tej ziemi, którą wykopuję tutaj z ogrodu. Ja to sobie wszystko mieszam i w taką przygotowaną ziemię ja sadzę rośliny. Jeżeli chodzi o kompostownik tutaj zrobiony z desek, to tutaj widać są takie przęsła, bo tutaj jeszcze są deski w to wkładane, ale teraz ostatnio ja wyciągałam kompost, bo sadziłam róże. Mąż mi to po prostu widłami przerzuci trochę tej górnej warstwy, no ja sobie biorę tą dolną. I wcale nie jest ona tak super przekompostowana, ale ja właśnie używam taką. I w tym czarnym dosyć szybko się kompostuje, bo tutaj bardziej tak na gorąco. Tutaj naprawdę jest gorący ten kompost, jak tak, no bo to wiadomo, że to wszystko pleśnieje. Więc tutaj bardzo szybko się kompostuje i to, co się nie przekompostuje, mąż zawsze to rozpina albo do góry pociąga i to wszystko na rabaty ląduje. A znowu tutaj z tego kompostownika, on jest drewniany. Jest tutaj wszystko wrzucane i są tutaj, tam na samym końcu pędy róż wrzucam. Pędy róż będą się dłużej kompostować. Ja robię w ten sposób. Wiem, że różne osoby robią w różny sposób, a ja dzisiaj z Wami się chciałam podzielić tym, jak ja robię. Za dziś dziękuję i do następnego razu.